Wielu z nas pamięta zapewne ten dzień, w którym biskup nominat pierwszy raz przybył do diecezji tarnowskiej. Zgromadziliśmy się wtedy w auli seminarium duchownego, a ksiądz biskup wyszedł na scenę i powitał nas słowami: jestem Józef, wasz brat. Ciesz się, diecezjo tarnowska. Po żałobie, po śmierci nieodżałowanej pamięci arcybiskupa Jerzego Ablewicza otrzymujesz nowego arcypasterza. Jest nim ksiądz profesor dr Józef Życiński z diecezji częstochowskiej. Tymi oto słowami biskup Piotr Bednarczyk, ówczesny administrator diecezji tarnowskiej, poinformował wiernych o decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II. Ogłoszenie tej decyzji miało miejsce 29 września 1990 roku. Trwający 6 miesięcy wakans na stolicy biskupiej przerwała ta właśnie radosna wiadomość, która napłynęła z Rzymu. W ten sposób biskup Józef Życiński stał się 14. w historii biskupem tarnowskim. Konsekracja biskupia nowego pasterza i ingres do tarnowskiej katedry odbył się 4 listopada 1990 roku. Tak oto dla diecezji tarnowskiej rozpoczął się nowy rozdział historii. W bulli nominacyjnej papież Jan Paweł II napisał: umiłowanemu synowi Józefowi Życińskiemu, kapłanowi Kościoła Częstochowskiego, dziekanowi Wydziału Filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, wybranemu na urząd biskupa diecezji tarnowskiej, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie. Pragnąc zaradzić potrzebom tarnowskiej stolicy biskupiej, osieroconej po śmierci świętej pamięci Jerzego Ablewicza, uznaliśmy Ciebie, umiłowany synu, którego wielkie przymioty serca i umysłu, w szczególności wiedzę, roztropność, pobożność, umiejętność administrowania, dobrze znamy, za odpowiedniego ze wszech miar dopełnienia tak doniosłego zadania. Dlatego pełnią naszej apostolskiej władzy, niniejszą bullą, mianujemy Ciebie biskupem Kościoła Tarnowskiego. Ksiądz Józef Życiński urodził się w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego. Po zdaniu matury w liceum ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim wstąpił do Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po ukończeniu studiów w 1972 roku przyjął uświęcenia kapłańskie w katedrze w Częstochowie z rąk księdza biskupa Stefana Bereły. W 1976 roku na Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał stopień naukowy doktora teologii. Drugi stopień doktora, tym razem z filozofii, uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Habilitował się w roku 1980. W latach 1982-85 pełnił funkcję prodziekana, a od 1988 do 1990 roku dziekana Wydziału Filozoficznego tej uczelni. Jest inicjatorem serii zeszytów Zagadnienia filozoficzne w nauce, wydawanych przez PAT oraz wielu innych czasopism o tematyce filozoficznej, wydawanych również w innych językach. Od 4 listopada 1990 roku do 14 czerwca 1997 roku był biskupem tarnowskim. Konsekracja biskupa nowego pasterza i ingres do katedry odbyły się w niedzielę 4 listopada 1990 roku. Głównym konsekratorem nowego biskupa był metropolita krakowski ksiądz kardynał Franciszek Macharski. Na tę uroczystość przybyło wielu biskupów oraz liczne delegacje kapłanów i wiernych diecezji tarnowskiej, częstochowskiej, krakowskiej, przemyskiej i katowickiej. Plac przed katedrą, jak i sama katedra, były wypełnione uczestnikami tej wzniosłej uroczystości, podczas której biskup nominat składał przysięgę wierności i przyjmował kolejno symbole władzy biskupiej. Umiłowani, najmilsi, bracia i siostry, odnajdujemy się w kręgu tajemnicy odkupienia, gdy podejmujemy, zgodnie z wolą pasterza Kościoła Powszechnego Jana Pawła II,
dzieło sakramentalnego ustanowienia nowego biskupa tarnowskiego i będziemy świadkami, jak obejmie on ten urząd, tę służbę. Dawny zwyczaj ustalony przez ojców Kościoła nakazuje, aby przyszłego biskupa wobec ludu pytać, czy chce dochować wiary i wypełnić powierzony urząd. Chcę. Nałożenie rąk i modlitwa uświęcenia stanowią istotny znak sakramentalny. Potem na głowę kandydata do święceń biskupich kładzie się otwartą księgę Ewangelii. Następnie główny celebrans namaszcza głowę nowego biskupa olejem krzyżma, wręcza księgę Ewangelii, pierścień biskupi i pastorał jako znaki przepowiadania Słowa Bożego, wierności Kościołowi, oblubienicy Chrystusa oraz gorliwości pasterskiej. Wprowadzenie na katedrę nowo wyświęconego biskupa i pocałunek pokoju, wymieniony z biskupami, zamyka obrzęd święceń. Módlmy się, aby naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę swoją na cześć Pana swojego imienia. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Kochani, niczym echo słów skierowanych w dzisiejszej Ewangelii przez Chrystusa Pana do Piotra, zabrzmiały pytania obrzędu konsekracji stawiane przez księdza kardynała. Tą samą miłością, którą święty Piotr wyznał trzykrotnie przed mistrzem, chcę dziś objąć tę wspólnotę. Biskup Józef Życiński obejmował diecezję wyróżniającą się głęboką wiarą ludu prostego i wielkim szacunkiem do kapłanów. Na rok 1990 obszar diecezji liczył około 9500 km2. Liczba wiernych – 1 310 000. W skład diecezji wchodziło 39 dekanatów, 479 parafii, w których pracowało ponad 1000 księży. Ludność diecezji tarnowskiej zajmowała się rolnictwem. Rodziny były trzypokoleniowe. To niewątpliwie wpływało na pobożność diecezjan, co również przejawiało się w liczbie powołań kapłańskich i zakonnych. W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie do kapłaństwa przygotowywało się około 300 kleryków. Pobożność diecezjan wyrażała się również w liczbie świątyń, które architektonicznie dostosowane do terenu pięknie korespondowały z otoczeniem. Proszę więc Boga, aby ma służba w Kościele Tarnowskim umożliwiała odkrywanie piękna Chrystusowej miłości w religijnym życiu tej diecezji, której urok krajobrazu urzeka i przyciąga tak wiele osób. Pragnę służyć tak, aby mogła rozwijać się i pogłębiać żywa religijność tego ludu, wyrażona zarówno w liczbie powołań, jak i liczbie misjonarzy, jak również w duchowych, osobistych decyzjach, których nie są w stanie wyrazić żadne statystyki. Biskup tarnowski Józef Życiński troszył się o należne oddawanie czci Panu Bogu. Serdecznie witam tych wszystkich, u których żar serca
silniejszy jest niż chłód dzisiejszego poranka. Te nasze serca wrażliwe i żarliwe zarazem. Niesiemy Chrystusowi, by razem z nim przejść ulicami naszego miasta. Biskup Józef Życiński bardzo energicznie pełnił posługę pasterską w diecezji. Chętnie spotykał się z ludźmi, głosił Słowo Boże, udzielał sakramentów świętych. Podejmował nowe inicjatywy duszpasterskie. Założył Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcję Katolicką, KSM, Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich i Wychowawców Katolickich. Powołał szafarzy Komunii Świętej. Z taką samą pasją, z jaką zajmował się wcześniej nauką, podjął obowiązki pasterza diecezji tarnowskiej. Realizując zalecenie Soboru Watykańskiego II, ksiądz biskup Józef Życiński troszczył się o dowartościowanie podmiotowości katolików świeckich w Kościele. Był nam bliski, szczególnie myślę osobom świeckim, dlatego że bardzo mu zależało, aby osoby świeckie znalazły swoje miejsce w Kościele i aby ono nie było całkiem obojętne dla wzrostu Kościoła. Widział taki potencjał w laikacie wzrostu Kościoła w służbie Chrystusowi. Starał się inicjować pewne działania, przekazywał dzieła, a później tylko czuwał, żeby to dzieło wzrastało. Zaraz po objęciu funkcji reaktywował funkcjonującą jeszcze za czasów świętej pamięci arcybiskupa Jerzego Radę Diecezjalną Świeckich, a po upływie kadencji bardzo szybko powołał nową radę. Ukierunkował jej działania, a więc była tam i formacja, ale także spotkania, które zawsze jakąś tematykę miały do omówienia. Biskup Józef Życiński pełni posługę kanonicznej wizytacji diecezji w poszczególnych jej dekanatach. Przy tej okazji odwiedzał rodziny wielodzietne, chorych, a tam, gdzie przebywali kapłani, również cieszył ich swoją obecnością, swoim krzepiącym słowem, dobrocią, jaka była wpisana w jego kapłańskie i biskupie życie. Pierwsza wizytacja biskupa Józefa, był to rok 91. Podjął się wizytować dekanat łącki i jako pierwsza parafia była to Wola Piskulina. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, z ustaleniami wcześniej poczynionymi, zajechaliśmy samochodem na odpowiednią godzinę, na odpowiednie miejsce na granicy parafii, gdzie na nas czekała delegacja i banderia, i młodzież na rowerkach. I ksiądz proboszcz w uroczyście ubranej bryczce, zaprzężonej w konie. Po rytualnym powitaniu biskup przesiadł się na bryczkę obok proboszcza. Ja siedziałem, jak to mówią, na koźle, tyłem do kierunku jazdy, ale dzięki temu mogłem widzieć, co się dzieje na trasie. Otóż wzdłuż trasy, podejrzewam, że to było 2 albo 3 kilometry, były ustawione grupy młodzieży z kwiatami, które wiwatowały, witały biskupa. Biskup je pozdrawiał. Podejrzewam, że w jego bardzo szybkim, wartościującym myśleniu pojawiało się pytanie, a kto będzie w kościele, gdy zajedziemy i rozpoczniemy wizytację? Otóż odpowiedź była za plecami furmanki, czego on nie widział. Młodzież, która dokonała tego gestu powitania, rozpoczynała biegnąć. I tak kolejne grupy, od najstarszej młodzieży
biegły za furmanką, gdy zwróciłem na to księdzu biskupowi uwagę, podjął natychmiastową decyzję. Poprosił o zatrzymanie furmanki, wysiadł i sam na czele tej młodzieży zaczął piechotą zdążać do kościoła. Po drodze oczywiście zgarniał kolejne grupy młodzieży, które czekały w swoim wyznaczonym przez proboszcza miejscu, żeby go powitać. To była jego pierwsza wizytacja. To było absolutnie niewyuczone, niewystudiowane. To było z biskupiego serca. Należy wspomnieć o jego staraniach o koronację obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Ksiądz biskup Życiński został poproszony jako główny koronator, dlatego że z tym miejscem bardzo był związany. Przez 6 lat, zanim został biskupem tarnowskim, przyjeżdżał tutaj do Pasierbca. Większość weekendów przez te lata spędził tu w Pasierbcu, pisząc swoje książki, artykuły. Przyjeżdżał często z księdzem profesorem Michałem Hellerem. Poznał tych ludzi, poznał kult i dlatego, kiedy został biskupem, jako takie podstawowe zadanie podjął przygotowanie do koronacji. Koronacja zgromadziła prawie 80 tysięcy ludzi. Ludzie modlili się w strugach deszczu, co było chyba zapowiedzią szczególnego błogosławieństwa Bożego, które dzisiaj odczuwamy niemal na każdym kroku. Dokładnie 200 lat temu, w 1793 roku, trwała wojna austriacko-francuska i nad dalekim Renem, w miejscowości bliskiej Baden-Baden, 23-letni gospodarz z sąsiedniej Laskowej, Jasiek Matras, wcielony do armii austriackiej, został raniony w nogę i pozostawiony na polu bitwy. Tracąc przytomność, tratowany przez oddział francuskiej konnicy, Jan Matras swoje ostatnie myśli kierował ku Matce Bożej. Walcząc o życie i majacząc, widział Maryję otaczającą go, okrywającą go swoim niebieskim płaszczem. Kiedy odzyskał przytomność, swoją pierwszą myśl skierował w jej stronę i przyrzekł, że jeśli wróci zdrowy dla ojczyzny, ufunduje kaplicę. Dotrzymał. Dziś członkowie jego rodziny przyniosą dary ofiarne do ołtarza. W roku 1995, kiedy to peregrynowała przez naszą ojczyznę Matka Boża w jej fatimskiej figurze, dokładał starań, aby w naszej diecezji ta peregrynacja przyniosła wielkie owoce dla życia religijnego ludu Bożego w naszej diecezji. Biskup Życiński animował działalność misyjną w naszej diecezji, posyłając kapłanów do krajów misyjnych. Kiedy w 1990 roku biskup Józef Życiński zaczynał posługę w diecezji, na misjach pracowało około 200 misjonarzy, kapłanów oraz osób konsekrowanych i świeckich, pochodzących z diecezji tarnowskiej. Quel est drame, la souffrance et la joie des sociétés congolaises, ce sont le drame, la joie et le rêve de la société polonaise. Biskup Józef chętnie podjął troskę o dzieło misyjne Kościoła zapoczątkowane przez arcybiskupa Jerzego Ablewicza, w które zaangażowana była diecezja tarnowska. Wyrazem jego troski o misjonarzy była wizyta na Czarnym Lądzie, którą odbył w 1994 roku
i wizyta w Ameryce Południowej w 1996 roku. Owocem tych wizyt była jeszcze większa otwartość na misję i chętne posyłanie kapłanów do pracy misyjnej. Baba na molenge na ingogbia. Aita nzapa abatai. Merci nzapa. Biskup Życiński miał taką szeroką wizję swojego pasterzowania i to, na co by należało zwrócić uwagę, to fakt, że znajdował odpowiednich ludzi do tworzonych przez siebie nowych dzieł. Gdy myślał, bo wtedy były możliwości, o tworzeniu radia diecezjalnego, to powołał do tego księdza Ryszarda Piaseckiego, który już doskonale organizował radio Dobra Nowina. Jako człowiek nauki chciał biskup Życiński dotrzeć do ludzi z dobrą książką. Stąd też pomysł diecezjalnego wydawnictwa, diecezjalnej księgarni. I dziś Biblos to jest nie tylko jeden czy drugi punkt i wydawnictwo w Tarnowie, ale to jest wiele punktów w diecezji, dzięki którym dobra książka dociera do ludzi. Dotarcie do ludzi to jest nie tylko radio, nie tylko książka, ale również gazeta. Stąd propozycja, by gość niedzielny miał, jak to się określa, wkładkę tarnowską, gdzie diecezjanie tarnowscy mogliby zapoznawać się ze sprawami Kościoła powszechnego, polskiego, ale równocześnie specyficznymi problemami Kościoła tarnowskiego. Biskupowi Życińskiemu, tak jak zresztą każdemu biskupowi, zależało na seminarium duchownym. Wiadomo, że budynek stary, niedostosowany do czasów dzisiejszych, i biskup zdecydował na rozbudowę seminarium. Wejrzyj więc, Panie, na swój kościół tarnowski, który buduje tę nową siedzibę seminarium, aby w nim gromadzić sługi Chrystusa. Znajdujemy się w seminarium duchownym w Tarnowie, w kaplicy Chrystusa Odkupiciela Człowieka. To wielkie dzieło, które było rozpoczęte jeszcze w tamtym tysiącleciu, a zakończone dopiero w nowym tysiącleciu. Jest rzeczywiście na miarę stuleci i nie byłoby tego dzieła bez energii, bez dynamizmu i bez pomysłu księdza biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego, który to dzieło zapoczątkował. Potem ksiądz biskup Wiktor je kontynuował, zmieniali się rektorzy. Powstało dzieło piękne, wspaniałe. Kaplica, w której się znajdujemy, jest najpiękniejszą z kaplic seminaryjnych w Polsce. Jestem o tym przekonany, bo wiele z nich widziałem. Nie byłoby tego dzieła właśnie bez wielkiego pomysłu i wielkiej odwagi księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego. Kiedy przyszedł do Tarnowa w roku 1990, to od razu przyniósł szereg idei, które nosił w swoim sercu, choćby wydawnictwo diecezji tarnowskiej Biblos. Już przy pierwszym dniu swojego pobytu w Tarnowie, jeszcze nie był wyświęcony na biskupa, już rzucił tę myśl, która potem przyjęła konkretny kształt i to wydawnictwo istnieje i działa po dziś dzień. A więc był to człowiek wielkich idei, który umiał je rzucić, przekazać odpowiednim ludziom,
które przyniosły potem owoc, jak to właśnie seminarium duchowne w Tarnowie. Pamiętam go jako młodego studenta, jeszcze kleryka, wcześniej go nie znałem, bardzo ciekawego wiedzy, inteligentnego, błyskotliwego, obdarzonego, już wtedy to było widoczne, dużym talentem literackim. Potem pracowaliśmy razem, był już doktorem, potem doktorem habilitowanym, potem był razem ze mną profesorem na Wydziale Filozoficznym podówczas Papieskiej Akademii Teologicznej. To była niesamowita przygoda pracować razem z nim. Miał niesamowite podejście do ludzi. Jeszcze jako młody profesor ściągał tłumy na swoje seminaria. Przychodzili ludzie spoza Papieskiej Akademii Teologicznej, ażeby posłuchać Życińskiego, żeby podyskutować. Został mianowany biskupem tarnowskim, moim biskupem, stał się przełożonym. Jego nowe obowiązki nie pozostawiały mu wiele czasu na naukę. Trochę się miotał w jedną i w drugą stronę. Nie chciał zrezygnować z pracy naukowej, z pracy pisarskiej, ale obowiązki duszpasterskie traktował niezmiernie poważnie. One mu zostawiały coraz mniej czasu na działalność naukową. W swoich badaniach filozoficznych, w swojej pracy pisarskiej zwrócił się do tych tematów, które były potrzebne w pracy duszpasterskiej i dlatego coraz częściej występował przeciwko nowoczesnym irracjonalizmom. Sądził, że bardzo wiele złych postaw dzisiejszych ludzi wynika z irracjonalnych postaw. On bardzo mocno propagował ideę Jana Pawła II o tym, że teoria ewolucji nie sprzeciwia się wierze religijnej i sporo na ten temat pisał. Biskup Józef Życiński widział potrzebę stworzenia mocnej kadry naukowej. Dlatego chętnie posyłał kapłanów na studia tak na uczelnie w Polsce, jak również na zagraniczne uniwersytety. Każdego roku kilku kapłanów było posyłane na te studia specjalistyczne. Myślę, że ksiądz biskup Józef chciał tym samym mieć taką panoramę kapłanów, którzy zdobywają wiedzę w różnych ośrodkach katolickich na całym świecie. Ksiądz biskup Józef skierował mnie na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Nawarze w Pamplonie w Hiszpanii. Wraz z siostrami i służebniczkami dębickimi stanowiliśmy wspólnotę domu biskupiego. Ksiądz arcybiskup był człowiekiem bardzo głębokiej wiary. Szczególnie mogłam to zauważyć i doświadczyć sama, kiedy miałam pod opieką kaplicę, a on przychodził spontanicznie, modlił się i czasami prosił: siostro Angeliczko, pomódl się za mnie, bo mam ciężkie, trudne problemy do rozwiązania. Święta Rodzina niejako kreowała klimat sakralny biskupiej kaplicy, ale również, wydaje się, rzutowała na nasze relacje, styl działania, modlitwę, podnoszenie wspólnych cierpień i przeżywania radości. Był otwarty na konkretnego człowieka. Chciał zawsze pomóc. W kontaktach międzyludzkich był bardzo bezpośredni. Miał wielkie poczucie humoru. Umiał się pośmiać, ale dał się pośmiać z siebie. Szczególnie to było na naszych kolacjach, kiedy ksiądz arcybiskup, jeszcze biskup, wtedy schodził na kolację i to były wspaniałe chwile, wspaniałe, bo dzielił się z nami swoimi przeżyciami, swoim doświadczeniem i czuliśmy się tak jak w rodzinnym domu. Dnia 14 czerwca 1997 roku biskup Józef Życiński po 7 latach pasterzowania w diecezji tarnowskiej decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II został zamianowany arcybiskupem metropolitą lubelskim. Pamiętam, jak mój ojciec zmarł, miałem 13 lat, byli ten człowiek, czuł się taki osamotniony, osierocony i czegoś brakowało. I wtedy podszedł brat zmarłego ojca, tam w rejonach kongresówki nie rozróżnia się.
pokryje nabójem, powiedział, że nie bój się, wuje się tobą zaopiekuje. Więc ja, tym, którzy najbardziej przeżywają psychiczne sierotstwo, mówię, nie bójcie się, ojciec Józef odchodzi, ale chuj Józef pan zostaje. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Biskup Józef bardzo dobrze zapisał się w diecezji tarnowskiej. Jego posługa duszpastersko-administracyjna zaowocowała wieloma pięknymi działaniami i inicjatywami. Diecezja zawdzięcza mu wiele dobrego. Rozstanie stało się faktem. Niemcy ukuli na godzinę rozstania pożyteczne przysłowie. Nie należy płakać, że coś dobrego przeminęło, ale dziękować za to, że było. Ksiądz arcybiskup Józef bardzo mnie serdecznie przygarnął, przyjął, wprowadził, opowiedział o diecezji, o pewnych priorytetach, które tutaj w diecezji miał, o dziełach, które prowadził. I za to wszystko jestem mu ogromnie wdzięczny. Nieraz na konferencji episkopatu przez te lata, kiedy spotykaliśmy się, to ksiądz arcybiskup podchodził, pytał o ludzi, o sprawy, o miejsca. Był zainteresowany diecezją tarnowską, ale niejako z daleka. To znaczy nigdy nie wtrącał się w jakieś konkretne sprawy, nie dotykał spraw bieżących, ale był zainteresowany i niewątpliwie towarzyszył nam modlitwą i za to jestem księdzu arcybiskupowi szczególnie wdzięczny. Arcybiskup Józef Życiński wiele razy powracał do diecezji tarnowskiej. Pierwszą okazją była wizyta Jana Pawła II w Starym Sączu i kanonizacja błogosławionej Kingi. Kolejną okazją było dziesięciolecie koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, którego był głównym koronatorem. Ksiądz biskup Józef Życiński poprosił mnie, żeby wskazać mu drogę krzyżową, znaczy jedną ze stacji drogi krzyżowej. Ja po takich przemyśleniach doszedłem do wniosku, że takim najbardziej odpowiednim odzwierciedleniem jego więzi z Pasierbcem będzie czwarta stacja drogi krzyżowej, spotkanie syna z matką i pożegnanie syna z matką. Bardzo się ucieszył, że ja mu wybieram czwartą stację i wtedy w przeciągu 3 miesięcy przekazał ofiarę na ufundowanie tej stacji. Był obecny również na 35-leciu Sakry Biskupiej księdza biskupa Józefa Gucwy. Wziął udział w 3 sakrach biskupów pomocniczych dla diecezji tarnowskiej. Księdza Stanisława Budzika, księdza Wiesława Lechowicza i księdza Andrzeja Jerza. Jego powroty wiązały się również z pogrzebami. Był obecny na pogrzebie biskupa Piotra Bednarczyka w Limanowej. Na pogrzebie księdza Bolesława Kumora w Nowym Sączu, który był profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wygłosił kazanie. Łączył się duchowo i przesłał list kondolencyjny na pogrzeb biskupa Józefa Gucwy, ponieważ konferencja w Rzymie uczyniła niemożliwym wzięcie udziału w uroczystościach pogrzebowych. Bardzo często dzwonił,
pytał, jak nam się żyje, czy nam czegoś nie brakuje, czy nam ktoś nie dokucza. Jego ostatni telefon był przed wyjazdem do Rzymu i napisał mi życzenia imieninowe z pamięcią o modlitwie. I jak to z poczuciem humoru zawsze ten arcybiskup mówił, napisał mi, że kup sobie coś na imieniny, są nowe włosiennice w Lublinie, możesz sobie wybrać. 10 lutego 2011 roku ksiądz arcybiskup Józef Życiński zmarł nagle w Rzymie podczas sesji kongregacji do spraw wychowania katolickiego. Jednoczę się modlitwy z wierni archidiecezji lubelskiej, ożerocone po nagłej śmierci arcybiskupa Józefa Szczecińskiego, obszedł do Pana, spełniając posługę dla Kościoła powszechnego w stolicy apostolskiej. Niech raduje się w chwale owocami swego życia i pasterskiego trudu wszystkim biskupom, kapłanom i wiernym w Polsce. Serdecznie błogosławiam. I kiedy do nas w lutym, a było to w kontekście Światowego Dnia Chorego, ta wiadomość tragiczna dotarła z Rzymu o jego śmierci, to byliśmy wszyscy wstrząśnięci. Nie można było nawet w to uwierzyć, że tak nagle, niespodziewanie, ten wielki pasterz, zasłużony, zaangażowany biskup Kościoła w Polsce, odszedł do wieczności w wiecznym mieście. Ale zaraz jakby automatycznie powstała myśl, że skoro zmarł w Rzymie, to przecież droga powrotu do Polski będzie prowadziła przez Tarnów. Natychmiast się skontaktowałem z biskupem pomocniczym z Lublina, z biskupem Cisło, potem także z Rzymem i powiedziałem, trzeba koniecznie w ramach uroczystości pogrzebowych zaprogramować tę stację pogrzebową w Tarnowie. I tak dzięki temu, że te nasze prośby zostały uwzględnione, mogliśmy jako Kościół Tarnowski 15 lutego księdzu arcybiskupowi Józefowi podziękować w katedrze tarnowskiej za jego 7 lat posługi dla Kościoła Tarnowskiego. Arcybiskup tyle mógłby jeszcze dokonać dobrych Bożych dzieł, tyle ważnych i mądrych tekstów napisać, tyle światłych, trafnych sądów wypowiedzieć, tylu ludzi pokrzepić ciepłem swej pasterskiej obecności. Z okazji swej konsekracji i ingresu napisał: gorąco pragnę, aby okres mej służby w diecezji tarnowskiej umożliwiał odkrywanie piękna Chrystusowej nauki w religijnym życiu tej diecezji. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Dnia 15 lutego 2012 roku, dokładnie w rok po stacji pogrzebowej, jaka miała miejsce w Tarnowie, w katedrze tarnowskiej została poświęcona tablica upamiętniająca posługę pasterską biskupa Józefa Życińskiego w diecezji tarnowskiej w latach 1990-1997. W ten sposób diecezja tarnowska zachowała dla następnych pokoleń widoczny ślad obecności, zaangażowania i budowania Kościoła tarnowskiego w wymiarze diecezjalnym wielkiego pasterza, który przez otwartość, świeżość i błyskotliwość umysłu zapisał się w jej historii. Otaczamy ołtarz pański w tarnowskiej bazylice katedralnej. W jej czcigodnych murach została wykuta w kamieniu i spiżu historia tego miasta, dzieje tej diecezji, losy małej i wielkiej ojczyzny.
Chcemy poświęcić tablicę ku czci zmarłego pasterza. Jeszcze raz pochylić się nad tajemnicą jego życia. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę arcybiskupa Józefa. Błogosławiony jesteś, Panie nasz Boże, Królu wieków. Ty pozwalasz nam przeżywać dzisiaj pierwszą rocznicę przejścia naszego brata, arcybiskupa Józefa Życińskiego, do domu Ojca. Prosimy Cię, pobłogosław tę tablicę, upamiętniającą jego osobę oraz posługę pasterską sprawowaną w tym kościele katedralnym oraz diecezji tarnowskiej w latach 1990-1997. Sprawa, byśmy wdzięczni za dar jego osoby i pasterskiej posługi dawali naszym życiem świadectwo wierności Bogu i Kościołowi. Niech wszyscy nawiedzający tę świątynię i to miejsce trwają z wiarą i nadzieją w nauce apostołów, w łamaniu chleba i modlitwie, aż wejdą kiedyś do niebieskiego Jeruzalem, o co prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Słowa arcybiskupa Józefa Życińskiego. W dzień moich święceń kapłańskich modliłem się o 40 lat życia znaczonego dynamiką i sensem. Bóg zrealizował tę prośbę w formie nieprzewidzianej przeze mnie. Po 40 przeniósł mnie z grona filozofów do biskupów. Zwykłem dziękować Bogu za to, co udało mi się zrealizować w obydwu wspomnianych środowiskach. Nieraz, gdy wracam do domu po końskiej dawce spotkań i wykładów, myślę, że może już ta dawka wystarczyłaby na jedno życie. Dziękowałbym wszak Bogu i czułbym się zrealizowany, odchodząc do wieczności w 62 roku życia.